Mało który film o tematyce religijnej wywołał tyle kontrowersji, co Pasja reżyserii Mela Gibsona. Film ukazał się w 2004 roku i od razu, właściwie szturmem, wziął świat. Na całym świecie, w takim półoficjalnym obiegu, bo Mel Gibson miał spore trudności w Hollywood, nikt nie chciał mu tego filmu ani sfinansować, ani nakręcić, ten film zdobył ogromne rzesze zwolenników, ale także ogromne rzesze hejterów, przeciwników. Często słychać było zarzuty na przykład o antysemityzm, o nieakuratności historyczne itd., itd. Moim zdaniem jednak jest to jeden chyba z najlepszych, jeśli nie najlepszy film religijny ostatnich czasów. Szczerze mówiąc, jako biblista po prostu nie cierpię organicznie większości tych produkcji o Ewangelii, o kwestiach związanych z właśnie Nowym Testamentem czy Starym, dlatego że są one na ogół albo bardzo przesłodzone, albo właściwie nie wiadomo, w jakim kierunku zmierzają i co miałyby wnieść. Tymczasem film Mela Gibsona jest wyrazisty i soczysty, tak bym go nazwał, i myślę, że z tego powodu warto obejrzeć go jeszcze raz. Oczywiście, zgadzam się, jest dużo scen bardzo brutalnych, no ale powiedzmy sobie uczciwie, Pasja nie była igraszką, to była bardzo brutalna rozgrywka ze skazańcem. Co więcej, wiele zarzutów o okrucieństwo, przemoc, krew lającą się z ekranu i tak dalej, jako nie do przyjęcia, podnosili ci wszyscy, którzy nieco wcześniej zachwycali się dziełem ratować szeregowca Ryana, które to przecież też obfituje w mnóstwo różnego rodzaju scen, które są pełne rozlewu krwi. Tak czy inaczej, chcę zapowiedzieć taką krótką serię właśnie o filmie Pasja w reżyserii Mela Gibsona. Mel Gibson nie krył, że film ten powstał w oparciu o prywatne objawienia Katarzyny Marii Emmerich. Oczywiście dla nas objawienia prywatne nie mają takiego samego waloru jak sama Ewangelia, objawienie publiczne, ale czasem mogą rzeczywiście zapalać naszą wyobraźnię i wydaje mi się, że na pewno Mel Gibson odrobił lekcję w tym względzie. W każdym razie chciałbym tę miniserię poświęcić właśnie takim dopowiedzeniom biblijnym z punktu widzenia Pisma Świętego, jak czytać pewne symbole, które są obecne w tym filmowym obrazie. Serdecznie zapraszam, ksiądz Dariusz Iwański.